Jestem się różnymi motywami. Siła kieruje się strachem. Przywódcy ludu nienawiścią. Piotr zapiera się w Ciebie z obawy o własną skórę. A Ty, Panie Jezu, wydaje się na śmierć w miłości. Jeżeli będę kierował się miłością, moje decyzje życiowe będą zawsze właściwe, nawet gdy trzeba będzie ponieść poważne konsekwencje. Duchu Święty, pomagaj mi, aby moje decyzje wynikały z miłości i ją pomnażać. Przy stacji drugiej rozmawiamy po Prawalski rejon Rynek, a teraz mieszkańcy Borkówki pod Kozłowa. Gdy niewinnego Piłat dekretuje, złotry winuje. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat kupić raczy. Łatwo jest obciążyć krzyżem innych. Łatwo potem na innych rzucić odpowiedzialność za ewentualne błędy. Ty, Panie Jezu, bierzesz krzyż ze świadomością, że wypełniasz wolę Ojca. Więcej, chcesz w ten sposób sławić Jego imię. Radujesz się z tego powodu. Jeżeli i ja będę pełnił dzieła Ojca, który jest w niebie, doznam wielkiej, prawdziwej radości. Inaczej będę tylko wiecznie niezadowolonym malkontentem. Duchu Święty, pomagaj mi odkrywać radość w wypełnianiu obowiązków mojego stanu i przyczyniać się do radości moich bliźnich. Dzielimy krzyż mój, Panie, Panie, Ty składamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to, że Bogie przyszła radość na świat cały. Dzielimy krzyż mój, Panie, Panie, składamy Twoje święte zmartwychwstanie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat kupić raczy. Twój Matko krzyżem stałeś do niepokoju i nerwów. Żołnierze chcieli jak najlepiej i jak najszybciej wykonać rozkaz. Tłumy miały widowisko, a Ty, Panie Jezu, wiedziałeś, co masz robić i po co to wszystko. Nawet gdy upadłeś, znalazłeś sposób na powstanie. Wiedziałeś, że Ojciec zawsze jest z Tobą. Jeżeli ja będę pamiętał, że jestem w ręku miłującego mnie Boga, że On czuwa nade mną, to nawet gdy upadnę, będę mógł powstać. Dźwignie mnie, Boże, miłosierdzie. Duchu Święty,
Pomagaj mi znajdować pokój serca w wierze, w opatrzność Bożą. Przy kolejnej stacji poprowadzi rejon Sokół. Ktoś życzliwy. To prawda. Został zmuszony do tego. Nie miał wyjścia. Ale dzięki temu Tobie, Panie Jezu, było łatwiej nieść krzyż. Jeżeli i ja zdobędę się na uprzejmość wobec moich bliźnich, to nie tylko przysporzę sobie przyjaciół, dobrej opinii, ale przede wszystkim upodobnię się do Ciebie. Panie Jezu, który za mnie przymusu miłości
niesiesz mój krzyż. Duchu Święty, pomagaj mi być uprzejmy na każdym kroku wobec każdego człowieka. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wspaniałą myślność. Czy Ty, Panie Jezu, też się zniechęcałeś? Czy to, jak niepojętni byli Twoi uczniowie, jak głusi na Ewangelię byli faryzeusze, nie powodowało, że miałeś po prostu dość? Dźwigając się z drugiego upadku, chcesz pokazać, że Pan Bóg nigdy nie zniechęca się w miłowaniu człowieka, nigdy nie męczy się w okazywaniu miłosierdzia. Zawsze jest wspaniałomyślny. Jeżeli i ja będę odsuwał od siebie zniechęcenie, będę stawał się coraz bardziej wspaniałomyślny. Będę tym samym coraz bardziej do Ciebie podobny. Duchu Święty, pomagaj mi okazywać wspaniałomyślność wobec każdego człowieka. Który za nas cierpiał rany, Zmartwychwstanie, przez to, że
Jezusu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ciebie proś świata całego, dokonał życia swojego. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją światu odkupić raczył. Byłeś, Panie Jezu, cichy i pokorny serce. Byłeś wrażliwy na cierpienie innych i nie pozostawiałeś ich bez pomocy. Ale umiałeś być też stanowczym. Zwłaszcza tam, gdzie człowiek okazywał się zatwardziały w grzechu. We wszystkim tym jednak okazywałeś łaskawość Pana Boga, czyli pragnienie Jego dobra. Upominając niewiasty, chcesz również obdarzyć je łaską zrozumienia konsekwencji grzechu. Jeżeli i ja będę umiał przyjmować Twoją łaskawość, to i wobec bliźnich będę łaskawy. Będę pomagał im w zdobywaniu prawdziwego dobra. Duchu Święty, pomagaj mi być łaskawym. Któryś za nas cierpiał rany, się nad nami, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach. Taki jesteś, Panie Jezu. Twojej wierności człowiekowi nie jest w stanie nic przeszkodzić. Nawet ludzka niewierność, odrzucenie Ciebie przez ludzi. Twoja wierność objawia się w tym upadku. Tam, byle drogi, szukasz najbardziej pogubionych i poranionych przez grzech. Jeżeli ja chcę być wierny, muszę patrzeć na Ciebie, a wtedy nawet grzechy moich bliźnich nie odłączą mnie od Ciebie. Duchu Święty, pomagaj mi dochować wierności Panu Bogu, nawet w największych doświadczeniach. Wielbimy krzyż Twój, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to drzewo Bogie przyszła radość na świat cały. Wielbimy krzyż Twój, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to drzewo Bogie przyszła radość na świat cały. Kto Ciebie dziesiąta. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ty, Panie Jezu, najpiękniejszy Synów ludzkich,
Zostajesz postawiony nagi wobec tłumu. Nikt nie przejmował się Twoją skromnością. Wręcz pozbawiono jej Ciebie. Tu okazuje się, jak łatwo jeden człowiek potrafi poniżyć drugiego. Jeżeli wpatrzę się w Ciebie, Twoje piękno, nie będę szukał go gdzie indziej. Więcej, będę umiał dostrzec piękno drugiego człowieka. Nie będzie on dla mnie przedmiotem służącym moim instynktom. Duchu Święty, pomagaj mi być skromnym, nawet w świecie, który gardzi skromnością. Oryć za nas, cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Nie pójdziesz. Ale właśnie teraz oddajesz się całkowicie Ojcu. Jeżeli i ja pozwolę przybić się do Twojego krzyża, to nauczę się wybierać to, co rzeczywiście konieczne do zbawienia. Nie będę gonił za błahostkami, za byle czym. Duchu Święty, pomagaj mi wybierać to i tylko to, co służy prawdziwemu dobru, mojemu i moich bliźnich. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Niepodobny do synów ludzkich, ale mimo,
najczystszą i najmilszą ofiarę złożoną Ojcu. Twoja czystość wynika z doskonałej miłości i posłuszeństwa Ojcu. Jeżeli i ja będę zanurzony w Bożej miłości, będę czysty wobec siebie i innych, bo będę dla Pana Boga i dla bliźnich. Duchu Święty, pomagaj mi być czystym. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Wyraźnią się osoby wewnętrznego rodzaju uścisku. Matka tuli do serca martwe ciało Syna. Ona pełna łaski i osłoniona Duchem Świętym. On pełni mocy Ducha Świętego. Teraz wydaje mi się, jakby pozbawieni Ducha. Ale ta zburzona świątynia zostanie w ciągu 3 dni odbudowana, bo Twoje ciało, Panie Jezu, to świątynia Ducha. Jeżeli ja pozwolę uczynić z mego ciała mieszkanie Ducha Świętego, śmierć mnie nie zwycięży. Duchu Święty, pomagaj mi odbudować w moim ciele świątynię Twojej chwały. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Opisze ciało, martwe sercowe, czas jest nieskrzyża, niebo jęczone, złożona łowie, matki litościwej. Powstałeś z martwych. Przez chrzest umarłem z Tobą. Przez chrzest i bierzmowanie Duch Święty wycisnął na mnie swoją pieczęć, znak przynależności do Ciebie. Wierzę więc, że z Tobą również z martwych wstanę.
Duchu Święty, przeprowadź mnie ze śmierci do życia. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna, radź zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał, radości, abym się napełnił świętą pociechą, pokoju dla zupełnego ukojenia mej duszy. Owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej, dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich, mądrości, abym umiał unikać grzechów, łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, aby mocno wierzył Słowu Bożemu, skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim, wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Sprawa, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłuży, by oglądać się w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Panie z nami i duchem Twoim, niech Was.